Witam wszystkich. Na tym filmiku pokażę, jak wykonać szydełkowego kwiatka z dwóch kolorów i przy okazji wytłumaczę diagram szydełkowy właśnie, żeby wykonać tego kwiatka. Takie diagramy najczęściej zaczynają się od środka i idą na okrągło. Praca idzie na okrągło. Często takie diagramy spotykamy na przykład w gazetkach szydełkowych, które opisują robienie serwetek, przy jakichś podkładkach pod kubek. Także przyda nam się ta umiejętność. Diagram pokazuje, że kwiatek będzie się składał z dwóch kolorów. Środek ma mieć inny kolor i płatki mają mieć inny kolor. Dlatego przygotowałam dwa kolory i szydełko numer 3. Zaczynamy od koloru żółtego. Środek właśnie kwiatka zrobimy tym żółtym kolorem. I sam środek wykonamy najpierw cztery oczka łańcuszka i zamkniemy to w kółeczko. Zaczynamy właśnie od zrobienia, tak jak zawsze, pętelki. Mamy już pętelkę zrobioną, zmniejszamy ją, wkładamy szydełko i robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ten malutki łańcuszek musimy zamknąć w kółko. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy pracę. Zbliżamy do siebie pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli łapiemy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez te dwie pętelki. I już mamy zrobione takie malutkie kółeczko. Teraz wyciągamy troszkę pętelkę, żeby nam się nie podpruła, odkładamy ją i pokażę, jak wykonać dalszą część pracy. Tutaj jest zaznaczone tak troszkę niewyraźnie, ale jest pokazane, że pierwszy wzór rozpoczynamy od wykonania oczek łańcuszka. Tutaj są oczka łańcuszka, ale pomiędzy tymi łańcuszkami trzeba będzie robić półsłupki. Zaraz pokażę, jak to wykonać i powiem tylko, że najpierw pracę zaczniemy od 1, 2, 3, 4, 5, 6, od 6 oczek łańcuszka. Także wykonujemy teraz na naszym kółeczku. Zmniejszamy pętelkę, wkładamy szydełko i wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Patrzymy na nasz diagram. W diagramie widać, że te oczka łańcuszka zawieszamy na naszym kółeczku za pomocą półsłupków. Proszę zobaczyć, każdy łańcuszek oddzielony jest od siebie półsłupkiem. Tych półsłupków ma być 8 i również 8 ma być tych łańcuszków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pierwszy już mamy zrobiony i robimy pierwszy półsłupek. Jak? Robimy narzut. Wbijamy szydełko w środek naszego kółeczka i wykonujemy półsłupek. Warto tutaj tymi palcami przytrzymywać ten łańcuszek, żeby nam się nie poplątała ta robótka. I właśnie, wykonujemy pierwszy półsłupek. Proszę zobaczyć, powstało nam właśnie taki pierwszy łańcuszek. Następnie również trzeba wykonać 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut i kolejny półsłupek w oczku. Od razu po narzucie wbijamy szydełko w środek tego kółeczka i robimy jeden półsłupek. Proszę zobaczyć, takich
płateczków tych małych ma być jeszcze, mamy już zrobione dwa. I proszę jeszcze wykonać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich powtórzeń. Czyli pięć oczek łańcuszka i półsłupek. Pięć oczek łańcuszka i półsłupek. Mamy już dwa takie płateczki wykonane i jeszcze sześć trzeba zrobić. Ja zrobię pauzę i wykonam właśnie ten motyw. Właśnie wykonałam do końca ten pierwszy rząd. Składa się on z takich łańcuszków zawieszonych półsłupkiem na początkowym kółeczku. Tych łańcuszków ma być 8 i również mój środek ma 8 takich łańcuszków. Tutaj ze schematu widać taką czarną strzałeczkę. Tu, ten znak oznacza, że tutaj trzeba będzie połączyć ostatni łańcuszek z pierwszym i odciąć nitkę. Drugi rząd zaczyna się już drugim kolorem, dlatego tamta nitka już nie będzie nam potrzebna. A więc robimy to polecenie. Jak to robimy? Mam ostatni półsłupek wykonany i szydełko wbijam bez narzutu w pierwsze oczko tego pierwszego rzędu. Tutaj właśnie wbijam szydełko, przybliżam do siebie pętelki i robię jedno oczko ścisłe. Łapię włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. I już mam połączony ten rząd i już żółta włóczka nie będzie nam potrzebna, a więc ta włóczka idzie do odcięcia. Wyciągamy z pętelki włóczkę i trzeba będzie ją umiejętnie schować w robótkę. Tak samo tą włóczkę początkową wrobiłam z tyłu w robótkę i odcinamy ją, żeby nam się nie plątała. I również tą trzeba będzie wrobić, tak żeby nie było widać. Następny rząd, proszę zobaczyć, diagram nam pokazuje już białą strzałkę, że od tego łańcuszka, no może to być obojętnie który łańcuszek tak naprawdę, ale od któregoś łańcuszka zaczynamy następny rząd innym kolorem. A więc bierzemy drugi kolor naszej włóczki, robimy pętelkę tym kolorem, zmniejszamy tą pętelkę, bierzemy naszego malutkiego kwiatka i wkładamy szydełko w środek jednego łańcuszka, pod niejako ten łańcuszek, łapiemy tą pomarańczową pętelkę, ją troszkę zmniejszamy, przeciągamy ją nie do końca, tak w połowie przeciągamy ją przez ten łańcuszek, łapiemy na szydełko włóczkę, robimy narzut i robimy jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. I już mamy połączone, dodany drugi kolor i zabieramy się za pracę przy płatkach. Proszę zobaczyć, schemat pokazuje, że musimy teraz wykonać łańcuszek. Ten łańcuszek będzie się składał raz, dwa, trzy, cztery, pięć z sześciu oczek, ponieważ teraz będziemy iść w tą stronę. Także proszę zrobić 6 oczek łańcuszka. Następnie diagram nam pokazuje, że musimy zrobić bardzo długi słupek i ten znaczek, te dwa przekreślone kreseczki na słupku oznacza, że mają to być podwójne słupki. Na jednym z filmików pokazywałam, jak wykonać podwójne słupki, więc jeśli ktoś zapomniał albo nie potrafi, to zachęcam do odświeżenia. I każdy taki słupek będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. Czyli robimy podwójny słupek, oczko, podwójny słupek, oczko. I na jednym łańcuszku, proszę zobaczyć, ma być 7 takich podwójnych słupków. Z racji tego, że ten pierwszy tutaj będzie miał
będzie się składał z oczek łańcuszka, to dalej trzeba będzie wykonać tylko 6 takich słupków, ale już każdy następny płatek będzie miał 7 podwójnych słupków i każdy oddzielony będzie oczkiem łańcuszka. A więc bierzemy się za pracę, tak jak schemat pokazuje. Teraz proszę wykonać 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Podwójny słupek robimy tak, że należy na pętelkę zrobić 2 narzuty. Na szydełko, przepraszam. Na szydełko robimy 2 narzuty. Tutaj można sobie pomóc palcem, żeby nam nie wplątał się niepotrzebnie ten pierwszy podwójny słupek, który składał się z oczek łańcuszka. Szydełko wbijamy w tą właśnie pierwszy nasz łańcuszek, w którym tak naprawdę dodaliśmy ten kolor i wykonujemy podwójny słupek. Czyli niejako 3 razy przerabiamy i wychodzi nam taki słupek. I robimy kolejny. 2 narzuty i znów w to samo miejsce robimy kolejny podwójny słupek. Przeciągamy najpierw przez 2 pętelki, potem przez 2 i na końcu przez 2. I znów kolejny słupek podwójny. O, przepraszam. Zapędziłam się. Prujemy jeden słupek. Pomyłka. Proszę zobaczyć, zapędziłam się, ponieważ diagram nam pokazuje, że pomiędzy tymi słupkami, pomiędzy każdym słupkiem podwójnym, należy zrobić jedno oczko łańcuszka. A więc robimy podwójny słupek i jedno oczko łańcuszka. I dopiero następny. Przepraszam za pomyłkę. I właśnie, jedno oczko łańcuszka, narzut podwójny i teraz dopiero wykonujemy ten podwójny słupek. Zrobiłam kolejny słupek, więc teraz oczko łańcuszka, podwójny narzut i w tym samym miejscu dalej podwójny słupek. Takich słupków ma być 6. Teraz jedno oczko łańcuszka oddzielające te słupki i podwójny słupek. Mamy już 1, 2, 3, 4, więc jeszcze 2. Po słupku jedno oczko łańcuszka, podwójny narzut i znów w tym samym miejscu, na tym samym łańcuszku podwójny słupek. Jedno oczko łańcuszka i dopiero podwójny słupek. I powstał nam jeden płatek. Proszę zobaczyć. Na pierwszym łańcuszku pierwszy płatek składający się z podwójnych słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I teraz wracamy do naszego diagramu. Widzimy, że każdy płatek również będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. A więc, kiedy już zrobimy ten płatek, również robimy jedno oczko łańcuszka, podwójny narzut i przechodzimy do następnego płatka. Na następnym łańcuszku wbijamy szydełko w jego dziurkę i również robimy podwójny słupek. Każdy słupek ma być oddzielony jednym oczkiem łańcuszka i każdy płatek ma mieć 7 słupków. Czyli na każdym naszym łańcuszku proszę zrobić 7 takich podwójnych słupków. Ja wykonam teraz pauzę, dokończę ten rząd i pokażę, jak zakończyć tego kwiatuszka. Wykonałam już do końca każdy płatek. Z racji tego, że tych
podwójnych słupków jest tak dużo na jednym łańcuszku. Ten kwiatek wyszedł, proszę zobaczyć, taki piękny, trójwymiarowy. Może to być bardzo fajna ozdoba, na przykład do czapki albo szalika, komina. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Ale wracamy do naszego schematu. Robimy już ostatnie polecenie. Kiedy już zrobimy ostatni płatek na ostatnim łańcuszku, tutaj jest kolejna strzałka. Za tym płatkiem robimy jedno oczko łańcuszka. I tutaj zakończamy właśnie i odcinamy naszą włóczkę. A więc wracamy do naszego kwiatka. Wykonałam ostatni płatek. Nie zrobiłam jeszcze jednego oczka łańcuszka, a więc robię go teraz. Jedno oczko łańcuszka. I zakończamy. Wbijam szydełko w pierwszy słupek podwójny, od którego zaczynaliśmy pracę pomarańczowym kolorem. Ten słupek tak naprawdę składał się z oczek łańcuszka. Wbijamy szydełko właśnie w to górne oczko, przybliżamy do siebie pętelki i łapię na szydełko włóczkę i przeciągam przez te dwie pętelki. Już mam połączony koniec z początkiem, ale jeszcze, żeby mi nie uciekło, nie spruło się, wykonuję jedno oczko łańcuszka, bardzo mocno zaciskam i dopiero odcinam i wyciągam z pętelki. Proszę zobaczyć, nasz kwiatek jest gotowy. Teraz należy ładnie ułożyć te płatki, tą końcową włóczkę schować w robótkę i kwiatek gotowy. Taki trójwymiarowa ozdoba. Życzę powodzenia i dziękuję za uwagę.